Dzieciak kontra kot. Zabawy na lodzie. Dzieci, lejemy wodę na lodowisko! Jest tak zimno, że jeszcze przed obiadem będzie gotowe. Całą noc owijałem swój kij taśmą. O ręce, gol! Mienie, twój wściekły pan kot psuje nam zabawę! Chodź, panie kocie. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. Specjalne malutkie łyżwy. Będziemy razem tańczyć na lodzie. Na widok tej bryły lodu czuję mroźne siły twórcze. Śmiało, panie kocie! Podwójny salto! Totalnie skopałeś tego potrójnego luca w kombinacji. Patrzo, fermo! Nie słuchaj tych bałwanów. Stawiaj jedną łapkę przed drugą. Tato, możesz powiedzieć Mili, żeby poszła stąd z panem kotem? To końcówka podwórkowego pucharu Berton Burgera. Pop jest na lodowisku od rana, teraz moja kolej. Pop, jesteś na lodowisku od rana, teraz kolej Mili. Gra została przerwana, bo kup to leszcz. Ty nawet przegrywasz jak leszcz, leszczu. Chyba muszę użyć czegoś mocniejszego. Co jest z panem kotem? Zachowuje się bardziej destrukcyjnie niż zwykle. Może trzyma tam kreto potwory gotowe do zniszczenia Woodsville? I naszych trawników? Może, lub ukrywa coś innego. Jesteś już zmęczony, panie kocie? Cokolwiek schował, dzieli go od tego spory kawał lodu. Musiałby mieć super laser albo... Słuchajcie, wytnę za chwilę calutką rodzinkę! Oczywiście, z lodu. Lepiej się cofnijcie. Może elektryczny nóż do indyka będzie lepszy.
Na pewno schował tam coś ważnego. Ważne dla niego, groźne dla nas. Czekaj. Tato, zostaw tę marną rzeźbę. Zrób coś większego. Większego? Na przykład zamek z lodu. I most zwodzony. Tak, dla ochrony przed intruzami. Wiecie, podoba mi się wasz pomysł. A najlepsze miejsce na zamek jest tutaj. Dobrze, Kup. Budujmy. Świetnie. Proszę, tacy jak żywi, tylko trochę chłodniejsi. Kup, Denis, idziemy do domu na kakao. A ja odpakuję pianki. Zobaczmy, czego szuka pan kot. Ostrożnie, ślisko tutaj. Przegrałeś, nigdy w życiu nie dostaniesz tego, co schowałeś pod lodem. To miejsce nie do zdobycia. Polerowaliśmy ją cały dzień. Za nic tutaj nie wejdzie. Kto jest królem tego zamku? My dwaj! Ha! Strasznie ślisko. Nie dowie się, czym dostał. Na lód! Co to? Wygląda jak włas. To jest to, czego szukał pan kot. Otwórzmy go. Dlaczego bzyczy, kiedy się odzywamy? Bo ten włas ma głosowy zamek. Denis, rzucaj w pana kota wszystkim, co znajdziesz. Spróbuję to otworzyć. Jakiego słowa używa pan kot? O, miau? Miau! Masz tu trochę śmiechu. Najpierw rzucałem w niego śnieżkami, a potem twoją głową. Zajmij się nim, mam pomysł. Ze mną lepiej nie zadzierać, kocie. Zaraz poznasz moją złość. Dobry kotek. Denis, łap drugi koniec. Wejście! Bądźmy czujni! Pan kot pilnował tego miejsca, więc wszystko możemy tu znaleźć. Genetycznie zmienione super tygrysy? Lub atomowe dzieło, które może zniszczyć cały świat. To coś musi być pod tymi płachtami. Rybne mini chrupki? Tu jest chyba z milion paczek. Lepiej kup większą kuwetę. Nawet pan kot aż tyle nie zje. Pewnie chce wykarmić armię. Weźmy wąż ogrodowy i zalejmy to. Idziemy. Uwolnił się, zjeżdżajmy. Proszę,
12 ludków z Piernika, dwie drużyny hokejowe. Ten będzie wyglądał jak kup. Pierniczka? O, panie kocie! Na rozgrzewkę zrobię ci gorącą kąpiel. Ale szkoda. To był bardzo fajny zamek z lodu. Tak, ale na pocieszenie mamy jeszcze wspaniałą latarkę laserową. O, ha, ha! O, chyba się zepsuła. O! Wiesz, myślę, że to nawet dobrze.